Witajcie. Mamy końcówkę grudnia. 2019 rok chyli się ku końcowi. Okres świąteczno-noworoczny sprzyja takim refleksjom, zadumie, wspomnieniom minionych chwil. W ramach podziękowania za to, że śledzicie kanał, za to, że subskrybujecie, za to, że komentujecie, chciałbym Was zaprosić na taką wspólną przejażdżkę i wspomnienie takie krótkie tych wspólnych chwil, które minęły w 2019 roku. Miesiąc po miesiącu. Zapraszam do oglądania. Rok 2019 rozpoczęliśmy od poszukiwania śniegu i zabawie w rzece nad Wisłą, wyjazdu auta, jeździliśmy wokół doliny właśnie Wisły, a zakończyliśmy biwaczkiem koło Młyna Szadowskiego i ogniskiem. Cały praktycznie luty to ciężka praca w lesie, samochód jako wół roboczy musiał na siebie zapracować i pomóc mi wytarmosić z lasu najlepsze okazy drewna, po to, żeby było co palić i grzać dom. Ale przy okazji również udzieliłem pomocy panom z energetyki, którzy naprawiali słupy energetyczne i nie mogli w tym momencie wyjechać, także tutaj pomoc była. W ramach sam naprawiam swój samochód, udało mi się naprawić klakson, także muska amunicyjna przyszła na pomoc. W marcu była kontynuacja pracy w lesie, ale już jakby finalizowanie, układanie bel i zwożenie całego materiału na podwórko i rąbanie, cięcie i układanie tego wszystkiego na placu. Zamknięcie tematu poprzez ładne ułożenie wszystkiego w wiacie. W kwietniu w ramach odpoczynku wyjazd na wczasy z rodziną do Chorwacji. Zatrzymaliśmy się dokładnie w tym samym miejscu, gdzie rok wcześniej, jadąc na majówkę na Rumunię. Tutaj dotarliśmy do miejscowości Seni. Chcieliśmy się kąpać, ale warunki były niestety niesprzyjające, chociaż byliśmy przygotowani sprzętowo na kąpiel. Zdecydowaliśmy się przenieść troszeczkę w cieplejsze miejsce, czyli gdzieś w okolice Splitu. I tutaj już warunki były na tyle, że można było sobie plażować i nawet się kąpać, chociaż woda była zimna woda, zdrowa woda, to było na tej zasadzie. Zwiedzaliśmy również najciekawsze zabytki Splitu i miasto portowe, no i testowaliśmy żywność. Postanowiliśmy przenieść się jeszcze bardziej na południe, do Makarskiej, gdzie miłośnicy gór i wypoczynku nad morzem jednocześnie mogą mieć i to, i to. Wracaliśmy przez Czarnogórę, gdzie jeszcze widać ślady wojny bałkańskiej, nie zostały do końca zatarte. Przełom kwietnia i maja to tradycyjnie majówka, wyjazd taki główny w roku, tym razem na Ukrainę żeśmy się wybrali, do Lwowa. Cmentarz Orląt Lwowskich u poległych w walkach Polaków z Ukraińcami. W województwie tarnopolskim przejeżdżaliśmy przez Skałaty, gdzie wyprzedziło mnie koło. Tutaj mój dziadek, który się rodził właśnie w tym terenie, chyba chciał sobie, żebym sobie na dłużej został w tym terenie, także miałem taką okazję. Byliśmy oczywiście w Kamieńcu Podolskim, to była główna perełka naszej wizyty, także Chocim. A nocowaliśmy nad brzegami Dniestru. Tutaj widać, jak ciężko sforsować ten brzeg w okopach Świętej Trójcy. Byliśmy również na wodospadzie maniawskim, a kulminacją było wejście na Hoverle. Okazało się, że z majówki, z takiej pogody wiosenno-letniej nastała całkowicie zima w górach. No i oczywiście musieliśmy zawrócić i odłożyć tą przyjemność wejścia na tą górę na inny okres. Po powrocie z Ukrainy z Maćkiem pojechałem z kolei z córką do Londynu, do odwiedzić rodzinę. Tu żeśmy walczyli głównie w sklepach, magazynach. Później już sam wybrałem się na biwaczek i nocowanie na plaży w Barcelonie, plaża Barceloneta i przejażdżkę katamaranem z widokiem na Barcelonę. Taki powrót sentymentalny po latach.
W czerwcu zostałem zaproszony na wygłoszenie prelekcji na temat podróżowania, życia w terenie, życia zgodnie z przyrodą i pokazania mojego auta w szkole podstawowej. Oraz w ramach sam naprawiam swój samochód, wykręcenie wszystkich wtryskiwaczy, przeczyszczenie ich i złożenie wszystkiego z powrotem do kupy. Terenowy kwidzyn postanowił wybrać się na Borne Sulinowo. Oczywiście nie mogło mnie tam zabraknąć. Testowałem spanie pod gołym niebem, na ziemi, ale również chciałem przetestować spanie na bagażniku dachowym, ponieważ jest to jeden z moich pomysłów, żeby właśnie spać na bagażniku, tak jak to tam w Australii, gdzie jakieś dzikie węże mają. Także ten temat też przetestowałem, ale doszedłem do wniosku, że chyba to do końca to nie jest to, co bym chciał na co dzień robić, żeby spać na dachu. Dlatego zacząłem poszukiwać innych rozwiązań, o czym za chwilę. Lipiec to są znowu czasy rodzinne. Tym razem wybraliśmy się nad Morze Bałtyckie plażować do Świętogorska, do Jantarnego i na Mierzeję Kurońską. Także tu wypoczywaliśmy rodzinnie, jak najbardziej można się było kąpać. Testowaliśmy również wypieki lokalnej kuchni, właśnie tutaj rosyjskiej oraz dary morza. Postanowiłem zbudować łóżko, takie, w którym będzie docelowe moje, spać w samochodzie. Także własna konstrukcja, własne wykonanie. W sierpniu znowu taki bardziej rodzinny wyjazd, spływ rzeką Berdą. Całą rodziną żeśmy się wybrali na taki biwaczek, bardzo fajna sprawa. Oraz naprawa, w ramach sam naprawiam swój samochód, naprawa cylinderka tylnego koła. Także tutaj też się powiodło. We wrześniu od razu mocne uderzenie to jest trening strzelecki na Miłosnej na Strzelnicy. Tutaj pomógł nam to zorganizować Kwizniński Klub Strzelecki WiS, za co jestem bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. I w ramach obrony tutaj Wybrzeża, odwiedzenie, wspominanie 1939 roku obrony Helu poprzez wizję lokalną, odwiedzenie, dotknięcie tych wszystkich obiektów, bunkrów, umocnień jakichś, oraz biwaczek i spanie nad samym morzem na Helu. W październiku kontynuacja tych takich militarnych właśnie tematów, czyli odwiedzenie mamerek, odwiedzenie bunkrów, twierdzy OKH i potem już kontynuacja poprzez śluzy mazurskie. Rozpędziłem to wszystkie śluzy i po stronie polskiej, i po stronie rosyjskiej odwiedziłem. Także bardzo fajne doświadczenie. A następnie mieliśmy pierwszą edycję Olszanica Trophy, którą mam nadzieję, że będzie takim naszą imprezą firmową, gdzie można naprawdę przetestować się w bardzo trudnym terenie. Od razu z tej imprezy znowu biwakowanie w terenie, nocleg, wyjazd tutaj na taki urbex. Chciałem Żarnowiec odwiedzić, miejsce budowy elektrowni jądrowej w Polsce. No i w październiku również ujawniłem mój plan mojego głównego celu, czyli Tadżykistanu, oraz plan terenowego kwidzyna postanowiliśmy stworzyć stowarzyszenie. W listopadzie postanowiliśmy terenowym kwidzynem zrobić biwak dla niepodległej, czyli wyjazd taki również po Mazurach. Także zwiedziliśmy i Mamerki, Pozezrze, Pałac w Sztynorcie, śluzy Leśniewo, Radzieje, Kruklanki, Twierdzę Boit, Worek Geringa w Romintern, w Radużnoje po stronie rosyjskiej. To jedyne, do czego nie udało nam się dotrzeć z naszych planów. Reszta planów została zrealizowana. Wyjazd ogólnie został odebrany bardzo dobrze. I myślę, że takie wyjazdy patriotyczne to też warto będzie kontynuować. Po tych wyjazdach oczywiście zobaczyłem, że resor jest połamany, dlatego w ramach sam naprawiam swój samochód, Bush Reaper resora. Tutaj na zdjęciu widać połamany resor z Kirgistanu, całkowicie złamany tylny resor, dlatego ten temat jest poważny. Chciałem się nauczyć, jak to naprawić samemu. W grudniu zrobiliśmy dwa takie wyjazdy na linię Osy, forty, bunkry wokół Grudziądza. Dwa wypady, drugi przerósł moje najśmielsze oczekiwania, bo mieliśmy aż 10 samochodów. Także taki konwój, pierwszy raz w takim konwoju w ogóle jechałem, 10-samochodowym.
W ramach sam naprawiam swój samochód, kontynuacja tutaj sprawdzania auta, teraz było testowany, był rozrusznik, który tak dziwnie się zachowuje, żeśmy testowali jego pracę, sprawdzaliśmy, co z nim jest nie tak. No i zamknięcie roku to znowu taka doroczne ognisko wigilijne, gdzie mogliśmy chociaż na chwilę się jeszcze właśnie przed samymi świętami spotkać i podzielić dobrym słowem i naszymi życzeniami na kolejny nadchodzący rok. Na koniec pozostaje mi rozliczyć się z celów, które sobie wyznaczyłem na rok 2019 oraz wskazać cele, które planuję osiągnąć w 2020 roku. 2019 rok stał pod znakiem rodziny. Wszelkie wyjazdy, wszelkie imprezy przede wszystkim stawiałem na rodzinę, dlatego że w 2018 zrobiłem wielki wyjazd indywidualny do Kirgistanu, więc 2019 to był pod znakiem rodziny. Zrobiliśmy dwa urlopy takie większe. Jeden to była Chorwacja, wyjazd nad Adriatyk, a drugi wyjazd był w czasy nad Morzem Bałtyckim w Rosji. Oprócz tego mieliśmy taki fajną akcję spływ kajakowy na Brdzie. Syna zabrałem na Ukrainę, atakowaliśmy Gowerle. Córkę zabrałem do Londynu, atakowaliśmy głównie sklepy. Także każdy dostał to, co lubi. Myślę, że ten cel mogę uznać, że się wywiązałem. Kolejny cel, który sobie postawiłem, to było Trimare Tripology, czyli taka rajd Trójmorza, czyli troszeczkę chciałem w jednym roku być nad Bałtykiem, być nad Morzem Śródziemnym i być nad Morzem Czarnym. Udało się zrealizować Bałtyk w Rosji, udało się zrealizować Morze Śródziemne, byłem w Barcelonie. No, nie udało się niestety Morza Czarnego po raz kolejny. Zaliczyłem Adriatyk w Chorwacji, ale to jest powiedzmy basen Morza Śródziemnego. Po raz kolejny uciekło mi Morze Czarne, natomiast nie traktuję tego jako porażki, raczej jako przyjemność odkładana jest potęgowana i liczę, że i wierzę w to, że uda mi się tam dotrzeć prędzej czy później. Jeżeli chodzi o cele na 2020, to tak jak już wskazałem, główny cel to jest Pamir Expedition. Odwiedzenie oczywiście wszelkich twierdz i fortec, które znajdują się na pustyni w Uzbekistanie. Później wjazd do Tadżykistanu i będę zbierał aklimatyzację w górach Zerefszan. Tak do 3-4 tysięcy myślę, że tam będzie. Następnie zjadę do stolicy Duszanbe i będę kontynuował drogę już do strefy autonomicznej, górno-badachszańskiego autonomicznego regionu. I tam przejadę trasą pamirską. Silk Road, czyli po polsku to będzie jedwabny szlak. Stamtąd wrócę i skieruję się do najpiękniejszego, najbardziej znanego na świecie szlaku offroadowego. Marzenie każdego offroadowca, wyprawowca, czyli trasę Doliny Bartang. I stamtąd tam również już będą wysokości około 4000, może nawet ponad 4000. I stamtąd już skieruję się w stronę Kirgistanu i pojadę pod Pik Lenina, który będzie zwieńczeniem tak jakby tych dwóch wyjazdów z 18 i z 20 roku. Będzie takim mostem łączącym te dwa wyjazdy, spinającym je. I podejmę się wejścia na tą górę. Zobaczymy, na ile to będzie możliwe. Natomiast przygotowuję się do tego wyjazdu, w związku z tym, że zostało już niewiele czasu, około 5 miesięcy. Przygotowuję się sprzętowo, przygotowuję się kondycyjnie, przygotowuję się logistycznie, przygotowuję się mentalnie. Wszystko, co robię, wszystkie modyfikacje, które wprowadzam w samochodzie, są związane już z wyjazdem, który planuję w 2020 roku, właśnie tą Pamir Expedition. A, jeszcze jedna rzecz, jeszcze jest drugi cel na 2020, to jest cel związany z działalnością terenowego Kwidzyna. W związku z tym, że chcemy profesjonalizować naszą działalność, profesjonalizować działania naszego ruchu, postanowiliśmy zarejestrować stowarzyszenie,
I liczę na to, że to będzie kolejny krok i kolejny poziom, który osiągniemy i będzie się z tym wiązało rozszerzenie naszej działalności, troszeczkę wyjście na zewnątrz, organizacja może jakichś większych imprez, nie tylko dla nas samych, ale też dla ludzi z zewnątrz. Bardzo bym sobie tego życzył i mam nadzieję, że rok 2020 przyniesie zmiany w tym kierunku również. Także zachęcam do lajkowania, zachęcam do śledzenia kanału, do subskrypcji, kto jeszcze nie zasubskrybował. Co poniedziałek nowy filmik o godzinie, około godziny 17. Chciałem Wam jeszcze pokazać, jak wygląda najlepsza chińska kamera, jaka była dostępna na rynku w 2017 roku, kiedy przygotowywałem się do mojej pierwszej właśnie ekspedycji. Ona jest, zobaczcie, jak ona jest poturbowana. Tu wszystko jest pęknięte, ja już to kleiłem, tu jest jakaś dziura, tutaj jest, tu pęknięte jest, tu jest rozwalone, tutaj ta śruba już w ogóle nie trzyma, aby ta kamera by się rozpadła. W środku coś tam, jakieś śrubki już latają. Tutaj po włączeniu, on się włączy, ale tu już nic, już ekran nie działa, nic. Dwa mikrofony, które tu są, już nie działają, także już ostatnio nagrywałem Wigilię, to w ogóle żadnego głosu nie nagrało. Tylko obraz został. Także kamera już zaczęła szwankować, jak nagrywałem materiał dotyczący śluz na kanale mazurskim. Przestała nagrywać, raz nagrywała, raz nie nagrywała dźwięku, także ta kamera już kończy swój żywot. I żeby dostarczyć jakby jak najlepszej jakości materiału, postawiłem na pancerne GoPro Hero 7. Czyli kamerę, która zbiera naprawdę bardzo dobre recenzje na rynku. Jedna z najlepszych, myślę, jeżeli chodzi o kamery sportowe. I będę nagrywał tą kamerą, także dajcie znać, już od epizodu 90 począwszy, będą nagrywane materiały właśnie tą kamerą, także dajcie znać, czy jest poprawa dźwięku szczególnie, bo obraz myślę, że z tej chińskiej był nie najgorszy. Natomiast liczę bardzo właśnie na to, że będzie lepszy dźwięk, że nie będzie takiego statycznego, jakiegoś takiego dźwięku, takiego czegoś. Albo sytuacji takiej, że ja coś mówię, a kamera w ogóle żadnego głosu nie nagrywa. Do tego dokupiłem sobie od razu takie trzy baterie z taką fajną ładowareczką, że można od razu pod USB trzy baterie ładować, więc myślę, że też tych materiałów, szczególnie właśnie w związku z wyjazdem, no będę chciał więcej nagrywać, żeby to było ciekawsze, żeby to było takie pełniejsza relacja. Szczególnie jeżeli tam będę w górach się wspinał, gdzie nie będzie dostępu do zasilania, to myślę, że trzeba tych baterii mieć więcej. Także też dajcie znać, czy właśnie odpocząwszy od 90 epizodu, który zobaczycie, dajcie znać właśnie jak ta kamera, czy czujecie jakoś, że się dźwięk poprawił. Także pozdrawiam i do zobaczenia w terenie.